jesteśmy katolikami. Walka duchowa trwa tak naprawdę przez całe nasze życie. Pismo Święte jest źródłem objawienia, które jest bardzo skomplikowane, jeśli chciałoby się je czytać samodzielnie. Wiele herezji powstało właśnie z powodu niezrozumienia Pisma Świętego. Cześć, jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Prowadzę go wspólnie z moim mężem. Poruszamy tutaj tematykę związaną z wiarą, tradycją katolicką, sprawami społecznymi, polityką i tym podobnymi. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką i jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił, dlatego że staramy nagrywać się tutaj filmy stosunkowo regularnie. I koniecznie kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi wszystkimi aktywnościami. Zajrzyj też na naszego Facebooka o tej samej nazwie Okiem Tradycjonalisty i na mojego Instagrama natalia.tereska. Zanim zacznę, przekażę jeszcze informację, że jeśli jest ktoś zainteresowany zakupem książek od wydawnictwa Freedom, to wydawnictwo dla wszystkich naszych widzów udzieliło rabatu na wszystkie książki w wysokości 10%, więc jeśli masz w planach zakup jakichś książek od wydawnictwa Freedom, to skorzystaj z kodu TRADYCJA i uzyskaj rabat 10%. A przechodząc już do tematu, wymienię dzisiaj 5 rodzajów książek, które moim zdaniem powinny znajdować się w każdym katolickim domu. Nie będą to konkretne tytuły książek, które moim zdaniem każda rodzina musi mieć, tylko 5 rodzajów książek, z których podam różne konkretne przykłady. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Po pierwsze, katechizm. Dlaczego katechizm jest na pierwszym miejscu? Oczywiście jesteśmy katolikami. Katechizm jest tak naprawdę wykładem naszej katolickiej wiary. Jest tam wszystko, w co katolik musi wierzyć. Wszystkie prawdy wiary, które musimy znać, wszystkie modlitwy. Jest on absolutną podstawą dla każdego wierzącego katolika. Jak pewnie się domyślacie, w kolejnych punktach będzie też Pismo Święte. Natomiast uważam, że dla każdej katolickiej rodziny katechizm jest ważniejszy, bardziej potrzebny niż Pismo Święte. Dlatego, że Pismo Święte jest źródłem objawienia, które jest bardzo skomplikowane, jeśli chciałoby się je czytać samodzielnie. I bez znajomości nauki Kościoła jest niemożliwe, żeby prawidłowo je interpretować. Dlatego każdy, kto chce czytać Pismo Święte, musi najpierw znać wykładnię katolicką, musi najpierw wiedzieć, jakie są prawdy wiary katolickiej, żeby następnie powiązać te prawdy z tym, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Jak zapewne wiecie, wiele herezji powstało właśnie z powodu niezrozumienia Pisma Świętego, czyli w wyniku interpretowania go na własną rękę, bez względu na to, jaka jest prawidłowa jego wykładnia, którą objaśnia nam nauka Kościoła apostolskiego, którym jest Kościół katolicki. Dlatego uważam, że na pierwszym miejscu dla każdego, zanim zabierze się za czytanie Pisma Świętego, musi być katechizm. Mamy do wyboru oczywiście bardzo dużo katechizmów. Ja uważam, że najlepszym, albo przynajmniej jednym z najbardziej przystępnych, najbardziej dokładnych, wyjaśniających wszystko w najbardziej przystępny sposób, jest katechizm kardynała Gaspariego. Jest to dosyć znany katechizm, nie jest on bardzo gruby, jest spisany w formie pytań i odpowiedzi, bardzo przejrzysty, podzielony na konkretne działy. Myślę, że wszystko, co powinien wiedzieć przeciętny wierny, jest tam zawarte. Dlatego zachęcam serdecznie do zakupu takiego katechizmu. A no i przede wszystkim katechizm kardynała Gaspariego nie zawiera żadnych dwuznaczności. Wszystko jest powiedziane w sposób jednoznaczny. Nie ma tam czegoś, co dałoby się zinterpretować na sposób dwojaki. Wszystko jest konkretnie, prosto i na temat. Po drugie, moim zdaniem książeczką, która powinna mieć każda katolicka rodzina, jest także modlitewnik. Mam na myśli oczywiście najzwyklejszą książeczkę do nabożeństwa. Nie muszą to być jakieś wymyślne zbiory jakichś wyszukanych modlitw. Wystarczy moim zdaniem po prostu zwykła, mała książeczka, tak jaką się dostaje u pierwszej komunii świętej. Z tym, że najlepiej, jeśli byłby to oczywiście tradycyjny modlitewnik, dlatego że no niestety jest faktem, że współczesna duchowość katolicka jest bardzo mocno zinfantylizowana. I niestety jest to zawarte także we współczesnych książeczkach do nabożeństwa. Książeczek do nabożeństwa, takich tradycyjnych, jest dosyć dużo w internecie. Można szukać, można kupować, nie są drogie. Modlitewnik jest nam potrzebny oczywiście po to, żebyśmy potrafili się modlić. Nie wystarczy znać podstawowe modlitwy. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, tak? Skład apostolski, Aniel Boży. To jest oczywiście potrzebne, ale myślę, że każdy katolik
powinien modlić się także litaniami, różańcem i tak dalej. Jest bardzo dużo form pobożnościowych, jest bardzo dużo rodzajów modlitw, które wykształciły się w naszej łacińskiej tradycji pobożnościowej. Wszystkie te właśnie bardzo ważne modlitwy są zawarte w tradycyjnych modlitewnikach. A jako, że modlitwa nam, katolikom, powinna towarzyszyć przez całe życie, od początku do końca, w każdym dniu powinniśmy poświęcić sporo czasu na modlitwę. Wiadomo, różnie to bywa, każdy może poświęcić mniej lub więcej, ale każdy powinien poświęcić jakiś określony czas. Nie chcę podawać przykładów, bo jest to sprawa bardzo indywidualna, ale na pewno każdy musi poświęcać ten czas i modlitewnik ma za zadanie pomóc nam przeżywać właśnie ten czas, który poświęcamy na modlitwę. Oczywiście modlitewnik jest tylko pomocą. Modlitwa nie polega na recytowaniu konkretnych formułek modlitewnych. Modlitwa jest praktyką znacznie bardziej skomplikowaną. Modlitwa jest praktyką wewnętrzną i żeby prawidłowo się modlić, nie wystarczy tylko odczytywać pewne formułki z modlitewników, ale z pewnością jest to bardzo przydatne i pomocne, jeśli umiemy z tych pomocy modlitewników korzystać. Po trzecie, jakiś przewodnik życia duchowego. Uważam, że w każdej katolickiej rodzinie, poza katechizmem i modlitewnikiem, czyli wykładem wiary i nauką modlitwy, powinien być też przewodnik życia duchowego po to, żeby każdy członek rodziny był w stanie prowadzić swoje życie duchowe w prawidłowy sposób. Po to, żeby każdy członek rodziny był w stanie rozpoznawać pokusy, rozpoznawać różne stany duszy, rozpoznawać różne zagrożenia duchowe i wiedzieć, jak im przeciwdziałać. Walka duchowa trwa tak naprawdę przez całe nasze życie, zwłaszcza przez ten czas świadomego życia. Odkąd osiągniemy rozum, aż do śmierci toczy się walka duchowa. Myślę, że nie ma osoby, która będzie w stanie prowadzić życie duchowe bez pomocy, czy to przewodnika osobowego, to znaczy kierownika duchowego, bądź stałego spowiednika, czy też bez pomocy książkowej, właśnie w postaci takich przewodników duchowych, w formie właśnie spisanych porad osób doświadczonych w tym temacie. Są to sprawy bardzo skomplikowane i niejednoznaczne i zdecydowanie nauka w tym temacie jest absolutnie niezbędna po to, żeby wiedzieć, jak w świecie duchowym się poruszać. Książki, które mogą służyć za przewodnik duchowy, nie muszą nosić tytułu przewodnik życia duchowego. Jest tego tak naprawdę bardzo dużo, od starożytności aż po współczesność. W literaturze katolickiej znajdziemy zarówno kompleksowe przewodniki życia duchowego, tak jak z tych tradycyjnych, myślę, że całkiem dobrą opcją jest Walka duchowa Wawrzyńca Skupolego, czy też Postęp duszy ojca Fabera, ale równie dobrze za taki właśnie podręcznik, przewodnik do życia duchowego mogą posłużyć Pisma Ojców Kościoła, które z całego serca polecam. Na przykład wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich ma bardzo szeroką ofertę pism właśnie Ojców Kościoła i mistyków, wielu świętych, kontynuujących tę myśl taką bardziej tradycyjną, starożytną. Mogę polecić wiele pozycji nawiązujących do myśli Ewagriusza z Pontu, objaśniających tematykę ośmiu złych myśli. Możecie sobie sprawdzić na ich stronie, ale także myślę, że dobrym przewodnikiem będą pisma Jana Kasjana, świętego Jana Kasjana, jednego z bardzo ważnych świętych dla zachodniej tradycji duchowej. Jego prace dotyczące pokuty, grzechu, modlitwy jak najbardziej mogą swobodnie posłużyć za przewodnik życia duchowego dla każdego wiernego. 4. Tutaj właśnie umiejscowiłabym Pismo Święte. Po tym wszystkim, co już opisałam, co jest moim zdaniem bardziej potrzebne dla każdego prostego wiernego, czyli, tak jak wcześniej powiedziałam, katechizm, czyli wykład wiary, modlitewnik, czyli nauka modlitwy, przewodnik życia duchowego, czyli coś, co pomoże nam poruszać się po życiu duchowym, teraz właśnie umiejscowiłabym tutaj Pismo Święte. Pismo Święte jest oczywiście najważniejszą księgą chrześcijaństwa, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast na ile jego treść i samo Pismo Święte jest potrzebne dla prostych, zwykłych wiernych, jest to kwestia dyskusyjna. Absolutnie także powinno znajdować się w domu każdej katolickiej rodziny. Powinno być także regularnie czytane.
Pismo Święte, poza tym, że należy znać treściowo, zwłaszcza Nowy Testament, przede wszystkim Ewangelię, myślę, że może posłużyć także do praktyki modlitewnej, zwłaszcza Księga Psalmów, którymi to psalmami modlą się zakonnicy i księża. Myślę, że wierni zwykli także mogą spokojnie odmawiać wiele psalmów. Pismo Święte jak najbardziej powinno być czytane, rozważane w rodzinach katolickich, tylko musi być to robione zawsze zgodnie z wykładnią katolicką. Dlatego też uważam, że każde Pismo Święte powinno czytać się z przypisami, dlatego że jest tam dużo spraw, które mogą być dla prostego wiernego zbyt enigmatyczne, żeby zostały przez niego powiązane z wykładnią katolicką. Jest tam bardzo dużo symboliki, bardzo dużo niejednoznaczności, bardzo dużo alegorii, które mogą być niezrozumiane na pierwszy rzut oka. Dlatego zwykli wierni przy czytaniu Pisma Świętego będą potrzebowali objaśnień. Dlatego uważam, że najlepiej czytać Pismo Święte z przypisami. Oczywiście wydań Pisma Świętego mamy bardzo dużo, tłumaczeń mamy bardzo dużo. Jeśli miałabym polecić jakieś tłumaczenie od siebie, to oczywiście byłoby to tłumaczenie księdza Wójka. Niemniej znajduje się w nim bardzo dużo archaizmów, które mogą wielu osobom utrudnić czytanie. Ja sama też nie wszystko rozumiem, jak czytam to tłumaczenie. Dlatego zamiast tego poleciłabym raczej pismo w tłumaczeniu ojca Eugeniusza Dąbrowskiego. Ojciec Dąbrowski przetłumaczył tylko Nowy Testament. Wydane zostało to tłumaczenie w 1949 po raz pierwszy. W praktyce przekład księdza Dąbrowskiego jest tak naprawdę uwspółcześnionym przekładem księdza Wójka, więc myślę, że każdej katolickiej rodzinie powinien pasować i powinien być stosunkowo zrozumiały. I nie znajdziemy tam oczywiście żadnych odchyleń od nauki katolickiej. W ramach komentarza biblijnego polecam taką dużą serię pod tytułem Ojcowie Kościoła komentują Biblię, wydawnictwo bodajże Apostolikum. To są takie całe grube tomy, z których zawarte są komentarze biblijne ojców Kościoła do Starego i do Nowego Testamentu. I na piątym miejscu umiejscowiłabym oczywiście żywoty świętych. Po co? No oczywiście po to, żeby każda katolicka rodzina miała z kogo brać przykład w swoim katolickim życiu. Lektura żywotów świętych jest oczywiście potrzebna, pożyteczna po to, żebyśmy mieli zawsze w myślach te przykłady głębokiej wiary, heroicznych cnót, głębokiej modlitwy, żebyśmy zawsze starali się iść za tymi przykładami, żebyśmy zawsze mieli też kogo prosić o pomoc, bo jak wiemy, święci mogą jak najbardziej się za nami wstawiać. Z niektórymi świętymi możemy oczywiście starać się nawiązywać jakieś szczególne relacje. Wielu świętych jest patronami w szczególnych sprawach, jakichś szczególnych problemach, które być może nas dotyczą, więc żywoty świętych będą jak najbardziej przydatne po to, żeby jakoś bardziej szczegółowo zaznajomić się z tymi postaciami. Wydań żywotów świętych jest sporo. Ja ze swojej strony polecam żywoty zebrane przez księdza Piotra Skargę. Jest to bardzo obszerny zbiór żywotów świętych. Jeden święty jest na każdy dzień. Pod koniec każdego żywotu jest przekazana konkretna nauka duchowa, pochodząca z właśnie życia tego konkretnego świętego i modlitwa do tego świętego. Czyli tak jak powiedziałam, 5 rodzajów książek, które moim zdaniem są niezbędne dla każdej katolickiej rodziny. Katechizm po to, żeby wiedzieć, w co wierzymy. Modlitewnik po to, żeby uczyć się jak najlepiej modlić. Życie duchowe, przewodnik życia duchowego po to, żeby nasze życie duchowe było prowadzone w taki sposób, jak należy, żebyśmy wiedzieli, jak przeciwstawiać się złemu, szatanowi, demonom, po to, żebyśmy wiedzieli, jak rozwijać cnoty i tak dalej. Następnie Pismo Święte, po to, żebyśmy mogli bezpośrednio obcować z tymi pismami spisanymi pod natchnieniem Ducha Świętego. No i na koniec żywoty świętych, po to, żebyśmy pogłębiali tę świadomość, że życie wiarą nie jest tylko jakąś iluzją, nie jest jakimś niedosięgłym ideałem, tylko czymś jak najbardziej żywym, co kształtowało się przez wszystkie wieki, co było praktykowane przez wszystkie wieki i że ta wiara jest nadal żywa i że my jesteśmy jej kontynuatorami. To tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania filmiku, komentowania i udostępniania.